Minęła 13. Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uznał decyzję Rosji o ponownym przystąpieniu do wspieranej przez ONZ umowy o eksporcie zboża. Zaledwie kilka dni po tym, jak Kreml zagroził wycofaniem się. Za znaczący wynik dyplomatyczny dla Ukrainy i dla całego świata, ale trzeba być przygotowanym na kolejne rosyjskie prowokacje. Kolejny raz wszyscy zobaczyli, że głównym zagrożeniem dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego jest Federacja Rosyjska. Rosyjski myśliwiec wystrzelił dwa pociski rakietowe, które przeleciały nad korytarzem zbożowym. Takie ataki zdarzają się praktycznie codziennie. Za każdym razem, gdy nasila się rosyjski szantaż, ceny żywności rosną. Każda rakieta, która uderza w nasze porty, magazyny zbożowe i elektrownie zasilające naszą produkcję rolną, ostatecznie wpływa na poziom życia dziesiątek milionów ludzi w wielu krajach. Rosyjski szantaż, produkcja. Droższe. Prezydent USA Joe Biden podczas przemówienia w Waszyngtonie podkreślił, że demokracja jest stawką nadchodzących wyborów. Amerykański prezydent zwrócił uwagę, że w zaplanowanych na 8 listopada wyborach do Kongresu i władz lokalnych startuje ponad 300 kandydatów, którzy nie uznają wyników wyborów z 2020 roku. Demokracja jest atakowana, ponieważ były prezydent Stanów Zjednoczonych odmawia zaakceptowania wyników wyborów z 2020 roku. Istnieją kandydaci ubiegający się na urzędy na każdym szczeblu w Stanach Zjednoczonych, którzy nie zobowiązują się do zaakceptowania rezultatów nadchodzących wyborów. Zastraszanie i przemoc przeciwko demokratom, republikanom i bezpartyjnym urzędnikom, którzy tylko wykonują swoją pracę, są konsekwencją kłamstw powtarzanych bez końca. Tworzą one cykl gniewu, nienawiści, a nawet przemocy. Musimy przemówić jednym głosem i jasno stwierdzić, że w Ameryce nie ma miejsca na zastraszanie wyborców ani na przemoc polityczną. Nie możemy traktować demokracji jako czegoś oczywistego. Jest ona stawką nadchodzących wyborów. Sprawca masakry w szkole w Parkland na Florydzie w 2018 roku, 24-letni Nicholas Cruz, został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Kiedy rozpoczął się proces, nie byłam pewna, czy morderca powinien otrzymać karę śmierci czy dożywocie. Ale po wysłuchaniu wszystkich szczegółów, z całą pewnością jestem za karą śmierci. Jesteś czystym złem. Prawdziwa sprawiedliwość byłaby wymierzona wtedy, gdyby każda rodzina tutaj włożyła kulę do twojego AR-15 i każdy z nas strzelałby do ciebie pojedynczo, upewniając się, że czujesz ból, aż ostatni członek rodziny miałby przywilej upewnić się, że cię zabił. To byłaby dla ciebie prawdziwa sprawiedliwość. Mężczyzna podczas ataku na szkołę zabił 14 uczniów i 3 pracowników szkoły. Gdy sędzia odczytywała wyrok, większość ocalałych lub członków rodzin ofiar zachowywała stoicki spokój, podczas gdy niektórzy płakali. Cruz nie okazywał żadnych emocji. Prokuratorzy domagali się kary śmierci, podczas gdy obrona wnosiła o dożywocie. Argumentowała, że Cruz jest chory psychicznie. Twierdziła, że jego stan doprowadził go do dokonania masakry w 2018 roku. Cruz dokonał tego półautomatycznym karabinem w swojej byłej szkole Marjorie Stoneman Douglas High School. Ustępujący prezydent Brazylii Jair Bolsonaro w przemówieniu wygłoszonym we wtorek nie uznał swojej porażki w niedzielnych wyborach prezydenckich. Stwierdził, że protesty jego zwolenników są wynikiem oburzenia i poczucia niesprawiedliwości. Wiem, że jesteście zdenerwowani i spodziewaliście się czegoś innego. Ja też jestem tak samo rozgoryczony. Protesty i demonstracje są elementem demokracji. Teraz jednak dochodzi do czegoś, co nie jest legalne. Apeluję do was, nie blokujcie dłużej dróg. Protestujcie w inny sposób i w innych miejscach dla dobra naszego narodu i po to, żebyśmy mogli dalej walczyć o demokrację i wolność. Ktoś, kto został skazany, nie może być prezydentem. Jesteśmy tu legalnie. Przeciwstawiamy się temu zamachowi stanu w demokratyczny i pokojowy sposób. Ten skorumpowany system przestępczy, który zorganizował wybory w Brazylii poprzez Najwyższy Trybunał Wyborczy, zadał cios Brazylii. Bóg, ojczyzna, rodzina, wolność i Brazylia ponad wszystko. Nie zrobimy ani kroku w tył.
Korea Północna wystrzeliła dziś 3 rakiety, w tym jedną dalekiego zasięgu i 2 krótkiego w kierunku Morza Japońskiego, poinformowała Armia Południowo-Koreańska. Według agencji Yonhap, która się powołuje na wojskowych ekspertów, test rakiety dalekiego zasięgu najprawdopodobniej zakończył się niepowodzeniem. Test międzykontynentalnego pocisku balistycznego i próba nuklearna to nie jest zbieg okoliczności, one się uzupełniają. Jeśli Korea Północna uzna te testy za sukces, to zdecyduje, czy przeprowadzić próbę nuklearną, ale decyzję podejmie prawdopodobnie w oparciu o wybory śródokresowe w USA i reakcję administracji Bidena. W przeciwieństwie do poprzednich prób, teraz Korea Północna ma odwagę pokazywać swoje zdolności jako państwo nuklearne i jest pewna siebie, przeprowadzając ćwiczenia wojskowe i testując nową broń, mimo że tuż obok, na Półwyspie Koreańskim, przeprowadzane są wspólne ćwiczenia Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych z ich najnowszą bronią. Celem północno-koreańskich testów jest wywieranie nacisku na Stany Zjednoczone poprzez demonstrowanie niepowodzenia administracji Bidena przy okazji wyborów w połowie kadencji i nakłanianie ich do wycofania swojej wrogiej polityki wobec Korei Północnej. To wszystko w tym serwisie. Do zobaczenia o 14:00. Za chwilę spotka się z Państwem Ilona Januszewska i jej gość, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.